Cześć, cześć Nadia. Cześć. Nadia, powiedz, czym zajmuje się firma? Zajmuję się fotografią kobiet różnego rodzaju. I nazywam się w ogóle, firma nazywa się Agata Rosa Photo. Różowa kotka. Ну і роблю різні проєкти фотографічні так само з кобітами. Ну і потім роблю вистави з тим. Ясно. А то, повідь мені, то са кобіти особи приватні чи кобіти również бізнесово? Ну, роблю зінчі бізнесовим кобітам, бо потребує того. Ясно, але то є, розумію, що кобіта разом з лого своєї фірми чи в якийсь спосіб може бути таке. Ясно. No, powiedz też nam tutaj, w jaki sposób działasz, czy to, nie wiem, pozyskujesz, raczej ty odwiedzasz firmy, żeby fotografować, czy to gdzieś w twoim studiu się spotykacie, bądź gdzieś w plenerze, jak wyglądają takie sesje fotograficzne u ciebie? Tak samo, mogą być różne sesje. Teraz już nie mam swojego studia, kiedyś miałam, już nie, ale zawsze tu mamy na wynajęcie jakiegoś studio. Tak samo mogę robić w biurze. Lub w plenerze, to zależy od co chce klient. Co? Jasne. Co najczęściej chcą klientki w takim razie? Takie więcej kobiece zdjęcia. Bardzo kobiece. Tak. Ale to są zdjęcia bardziej roznegliżowane, bardziej pokazane właśnie jak piękno kobiety, czy bardziej też jak gdyby styl prowadzenia biznesu? To i to. Ja bardzo polubiłam teraz, robię portrety takie na czarnym tle, bardziej czarno-białe i żeby pokazać, że п'янка на кобіти, щоб ніц не було іного, опроч п'янкності кобіти. То дуже любить. І то іде як і бізнесово може бути, бо кобіти роблять себе потім на сторони інтернетово, то люблять десь там на Фейсбука, в життя.